Po paru latach takiej intensywnej współpracy, ta wasza i współpraca artystyczna i przyjacielskie, bardzo bliskie kontakty troszkę osłabły. Nie tyle osłabły, no to jakby on był sprawcą tego. Ja po prostu zacząłem być bardzo zajętym artystą i jeździłem po całej Polsce, po teatrach, pisząc muzykę do kolejnych przedstawień. I czasamiśmy się gdzieś przecinali po drodze, jakimś Grudziądzu czy Toruniu. Natomiast on mieszkał w Warszawie, ja już nawet nie mieszkałem w Poznaniu, do którego on często przyjeżdżał, tylko rozjeżdżałem się po Polsce, ale co jakiś czas spadałem do jego mieszkania na Rębkowskiej i widywaliśmy się. Natomiast na dwa lata przed śmiercią myśmy się jakby rozstali, pokłócili, nie wiem jak to nazwać, też nie chcę do tego wracać, bo opisuję to też w tej książce, no ale żeby Państwu to przybliżyć, on mnie wezwał, zadzwonił, że mam przyjechać natychmiast, bo ma pomysł i takie stworzył wtedy teksty o to i powiedział, że chce zrobić z tego oratorium, które polegałoby na tym, że ktoś by czytał ten tekst, w tle byłaby skomponowana przeze mnie muzyka i to powinno się odbywać na jakichś placach, w miastach, natomiast on był wtedy teoretycznie przy, jak on to nazywał, muszę skończyć z potworem, który nazywa się Edward Stachura. I on jakby chciał zostać człowiekiem nikt, nie podpisywać swoich rzeczy. Potwierdził, że ja jest największym wrogiem człowieka, że nie pozwala mu się koncentrować na świecie, tylko na samym sobie. To było takie spotkanie, które na początku wydawało mi się trochę zabawne, bo z jednej strony Edward mówił o tym, że on nie wydamy tego pod jego nazwiskiem, że on nie chce już podpisywać swoich utworów, a za chwilę ktoś do niego zadzwonił, on robił komuś potworną awanturę, że przekręcił w druku jego nazwisko, więc trudno się w ogóle było zorientować, do czego to wszystko zmierza, ale to niestety zmierzało do rzeczy tragicznych. W każdym razie w momencie, kiedy zaczęliśmy wybierać te teksty, a tych tekstów było z 1500, na przykład jedno, a trzeba było ich wybrać 20, zaczęliśmy się spierać. On mówi, no dlaczego tego nie chcesz, a dlaczego to ci się podoba, a dlaczego ten ci się nie podoba. No i zaczęła się taka trochę dziwna rozmowa. Wiedziałem, że on się coraz bardziej denerwował. W pewnym momencie złapał te wszystkie zapiski, wrzucił do szuflady i powiedział, nie będziemy tego robić razem, my jesteśmy w zupełnie jakby innych miejscach, ale odprowadzę cię na tramwaj, żebyś wiedział, że nie mam do ciebie pretensji. Tak, bo było nasze ostatnie, on mnie odprowadził rzeczywiście na ten przystanek, już szliśmy w milczeniu i ja straciłem z nim kontakt. No, ale to był akurat ten moment, kiedy on bardzo mocno psychicznie zachorował i kiedy go spotkałem dzień przed śmiercią, on mnie przepraszał za tamto, twierdząc, że on był wtedy już chory, o czym jeszcze nie wiedział, że to, całe to jego zachowanie było podyktowaniem pełzającą się takim stanem maniakalno-widzeniowym, ponieważ jemu, bo on opisuje to oczywiście w takim najciekawszym, najtragiczniejszym tekście, pogodzić się ze światem, więc nie chcę mówić, jak ile wtedy wycierpiał, no, ale to doprowadziło go do tego, że on uznał, że wysiadł z pociągu, którym jechał i przeszedł jakiś kilometr do przodu, po czym zawrócił i zaczął prosto iść na ten pociąg, na tą lokomotywę, która obcięła mu prawą rękę. Znaczy, nie zabiło go to, ale straszliwie pokiereszowało i to nie była próba samobójstwa. To on był w stanie, w którym mu się wydawało, że to jest jakiś przeciwnik, z którym on się musi zmierzyć. To jest to paradoks, bo te lokomotywy, te pociągi, które kochał nad życie, ten pociąg właściwie go powoli uśmiercił, dlatego że ten pociąg też wybił mu z głowy całą tą mgłę, bo no, trzeba powiedzieć, że Edward Stachura był człowiekiem w jakimś sensie nawiedzonym, to znaczy na wszystko reagował nadmiernie, ten świat mu smakował, ale to tak, że w ogóle nie można było mu powiedzieć nic zdrożnego o tym świecie, albo strasznie mu nie smakował, kiedy był w depresji, ale zawsze to się wiązało z jakimiś ogromnymi napięciami. To zresztą zawsze mówił, że taka jest wieczna kadencja, góra, dół i góra, dół i że póki ta kadencja istnieje, to warto żyć. Natomiast to zderzenie z pociągiem, potem wylądowanie w zakładzie psychiatrycznym w Drewnicy spowodowało, że on powoli jakby utracił więź z rzeczywistością, ale już nie w sensie jakby braku psychicznego kontaktu, tylko on po prostu zaczął powoli obojętnieć i ten świat mu przestał smakować.
On zresztą tam mówi, wysoko latają jaskółki, niżej jakieś inne ptaki, ale mnie to już wszystko nie smakuje. Ja już to, i właściwie ta śmierć to była, była podyktowana samochodem tym, że on jakby odczuł, że on jest już niepotrzebny ani temu światu, ani ten świat nie jest jemu potrzebny. Więc kiedy mi to mówił, zresztą to dla mnie było przerażające, ponieważ jak go spotkałem wtedy i on powiedział, właśnie użył tego drugiego słowa, zagłada, nie potęga, pokazując sobie tą prawą tylko kciuka. Ja mówię, a wiesz, no, wpadnę może jutro, coś tak bez sensu gadałem, bo wiedziałem, że sytuacja jest ciężka, wpadnę, pogramy w szachy. Jutro przyjdę, on mówi, jutro to już chyba nie będę żył. I ja pojechałem do Gdańska, ale w pociągu i cały czas wiedziałem, że to za chwilę nastąpi. Jak dojechałem do Gdańska, to był komunikat w radio, że popełnił samobójstwo. Przysięgam wam, przysięgam wam. Tylko dajcie mu czas, dajcie czasowi czas. Przysięgam wam, że płynie czas. Zwólcie czarnym przetoczyć się chmurą, że zabija ran. Po was, przez was i między ustami. Przysięgam wam. I oto dzień nadchodzi, nowy dzień, a one daleko już, daleko za górami. Przysięgam wam. Przysięgam wam. Tylko dajcie mu czas. Dajcie czasowi czas. Bo bardzo, bardzo szkoda by.